Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tej filmie zareagujemy sobie na to, co by było, gdyby Skibidi Toilet było serialem na Netflixie. Także oczywiście oglądać ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. A teraz lecimy! Więc moi drodzy, witam was w kolejnym filmie z reagowania na coś, ponieważ no generalnie jeżeli chodzi o odcinek 76, to niestety nadal go nie ma. Dlatego dzisiaj reagujemy sobie na to, co by było, gdyby Skibidi Toilet było właśnie serialem Netflixa. No i mamy pierwszą właśnie tutaj taką animację od właśnie typiarki, bądź też od ziomka, w sumie chyba bardziej to jest właśnie typiarka, czyli Ranana. No i zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje. Na samym początku mamy coś takiego, okej, no tak jak się wchodzi na Netflixa, okej, logo Netflixa. Okej, całkiem ciekawie, w sensie no co, na samym początku całkiem zrozumiale, dobra. I mamy tutaj jakby taki trailer, coś takiego po części, można tak powiedzieć, że to jest jakby taki zwiastun, tak? Zwiastun serii na Netflixie, no kurczę. Kurczę, no to jest... dość ciekawie to wygląda, w sensie dość ciekawie. Jak już mówiłem nawet ostatnio, jak ktoś by się bardzo postarał, to można by było zrobić z całej serii jakiś na pewno serial, na pewno jakiś horror, coś takiego. Tylko że no tutaj to są właśnie takie złączki z odcinków, ale no wygląda to jak jakiś taki trailer do czegoś, co miałoby później się przekształcić w coś takiego mega kozackiego. I w sumie to jest też ze starych odcinków zrobione. Ale mniejsza w to, fajnie to wygląda, kurczę, taki trailer. Wiecie, że coś wchodzi dopiero, taki nowy serial na Netflixa. Ale jakby coś takiego się pierwotnie pojawiło, to w sumie mogłoby to wywołać całkiem spory szum na Netflixie. Jakby ktoś zobaczył głowy w toaletach i przy okazji kamera... No myślę, że to by mogło wypalić, to by mogło wypalić, jakby coś takiego... właśnie na start zobaczyli. Taki dość śmieszny trailer to by był. Na pewno myślę, że dużo ludzi by się tym zainteresowało, definitywnie. Ale... no cóż, Dafokboom stwierdził, że zrobi z tego serię na YouTube'a. W sensie, no to jest raczej pewne, że zrobi serię na YouTube'a, bo... z tego co mi się wydaje, to chyba, nie wiem, w tym momencie to chyba Netflix musiałby do niego napisać, żeby w ogóle jakoś odkupić te prawa do wszystkiego. No kurczę, masa roboty, ale myślę, że Dafokboom mógłby... jakoś to wykminić. Okej, dobra, mamy coś takiego i mamy boom. Okej, na tym się to chyba kończy powoli, w sensie tutaj jest coś takiego. Okej, mamy tutaj jakieś takie prezentacje slajdów. Okej, Netflix series Skibidi Toilet. Ej, no kurczę, wygląda to jest taki trailer jakby, nie? No to wygląda to bardzo fajnie, mi się podoba osobiście. Tutaj mamy jeszcze końcóweczkę taką z Netflixa. Only on Netflix September 17. No kurczę, mocne, mocne. Ale mamy, moi drodzy, jeszcze więcej. Mamy po raz kolejny od właśnie Ranana, właśnie generalnie tą animację. W sensie to już jest druga, tylko że ta jest zrobiona nieco później, bo tamta była zrobiona na początku serii, a ta jest nieco później i... okej, to wygląda... okej, to już wygląda, okej. To się prezentuje spoko, są jakieś efekty, że byli ludzie, okej. Ej, to wygląda mocarnie. Gdyby tutaj byli na przykład prawdziwi ludzie, to by mogło być mocne. Okej, cała wojna się rozpocznie. Ej, no to wygląda realnie jak jakiś trailer od Netflixa, tak szczerze. No kurde, mocno. Prepare to be... okej, ej, mocarnie. No z tymi efektami, to wam powiem, że siedzi mocno. Więc kurczę, fajnie. Okej, tutaj mamy coś takiego, tutaj mamy G-Mana. No kurde, ej, z tymi efekcikami bardzo mi się to podoba. No wygląda to o niebo lepiej niż tamto poprzednie, definitywnie. No i kurczę, jak to siedzi, bam. No jak już mówiłem, no ktoś na pewno kiedyś pewnie wpadnie na taki pomysł, żeby zrobić z tego jakiś horror czy coś takiego. Na pewno, The Skibidi Toilets. Okej, no na pewno coś takiego będzie, prędzej czy później. Ale bardziej później, bo raczej Dafokboom to pewnie najpierw chce skończyć serię. Po końcu serii pewnie na pewno coś takiego powstanie, jak dla mnie. No, kto wie, może już dogadują to w kinach czy coś takiego. Nie wiem, ale tutaj było dziwne slow-mo takie. Okej, okay, tutaj mamy znowu to samo, w sensie to też jest końcówka, takie przewinięcie i The Skibidi Toilet Netflix Series. No fajne, bardzo fajne. Tutaj z tymi efektami na pewno to wygląda lepiej niż w tym poprzednim. Ten początek mega siedzi bam generalnie. Ten początek siedzi naprawdę mocarnie tutaj. Oj, no to wygląda naprawdę kozacko. Także to by było fajne, jakby się coś takiego pojawiło. Czy coś takiego pojawi? Nie wiem, nie mam absolutnie pojęcia, to zależy od Dafokbooma. Ale kto wie, pewnie dostał jakiegoś może deala kiedyś, albo może odrzucił, może zaakceptował, nie wiadomo. Nie mamy żadnej pewności.
Okej, okay, przechodzimy dalej i mamy Skibidi Toilet Movie 2025 Netflix Teaser Trailer i to jest od ziomeczka Slurp. Okej, okay, także zobaczmy, co przygotował dla nas Slurp tym razem, okej. Okay. I mamy tutaj, o kurcze, no i na to liczyłem właśnie. Yo, tutaj jest wykorzystana bardzo dobrze, o kurde, sztuczna inteligencja jest tutaj bardzo dobrze wykorzystana. I ten trailer wyglądał już przez te pierwsze sekundy. Okej, okay, dobra, ej, to jest mocne. To jest mocne. Ej, to... Yo, co? Że ziomek ma jeszcze normalnie to jakichś ludzi. Zack Snyder, dyrektor. Ej, co? Skąd on takie coś wytrzasnął? Jak to jest możliwe w ogóle? W sensie, dobra, ma ludzi. Ej, no, jest kameraman. Aha, to z jakiegoś filmu. Wcięte, wycięte. Okej, okay, tutaj widać, że to jest w miarę sztuczna inteligencja. Co jest grane? Next year, w następnym roku. Okej, okay. No tu widać, że to jest generalnie sztuczna inteligencja. No dobra, 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 ale no wyglądało to przez chwilę mega realnie, tak szczerze. No i tutaj widać, że to jest właśnie ten, okej. Okay. Ej, co jest grane? Skąd ziomek ma takie... Ej, no i tutaj to widać, że to by mogło realnie wypalić, jakby to była... Jakby to zrobili na Netflixa, to by mogło realnie wypalić. No patrzcie na ten trailer, przecież to jest tak mocarnie zrobione. Ej, dobra, szacun stary, że ten Slurp takie coś zrobił. Ej, mocne. Mocne strasznie to jest. Co jest grane? Że on coś takiego wykminił w ogóle? Nie, no to... Only on Netflix June 5. Ja aż bym w to uwierzył, tak realnie bym w to uwierzył. Na przykład, że... Jakbym nie wiedział, że coś takiego jak sztuczna inteligencja istnieje oczywiście. Bo wiem, że istnieje i no kurczę ten, no to ten trailer, możemy sobie go jeszcze raz obejrzeć, on jest naprawdę mocarny. Ej, to jest mega spoko. No spójrzcie tylko na to, Breaking News, Toilets Invades New York City. No kurde, to wygląda mega mocno, nie no, to mi się strasznie podoba. No tutaj przeanalizujmy to mniej więcej. Tutaj no widać też, że to jest takie właśnie nagranie, no widać, że tutaj jest sztuczna inteligencja użyta niestety. Netflix, oryginalny film, no i tutaj ten początek, no ten początek wygląda mega mocarnie, to na przykład mi się mega podoba. O, tutaj mamy, o, to też, to wygląda z tym efektem bardzo prawdziwie. Takie coś by mogło być w realnym filmie na przykład, kurczę, naprawdę fajnie, no ale niestety to jest, kurczę, przez sztuczną inteligencję zrobione. Bardzo dużo tutaj jest w tym wykonane, ale to, o, na przykład jak te ziomki idą, to jest wycięte z jakiegoś innego filmu 100%, niestety, ale no wygląda to, jakby to rzeczywiście było z tego. No kurde, wspaniały jest ten trailer, wspaniały, mi się mega podoba, mega mi się dzibam. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś takiego ziomala, takiego ten, i mamy kameramena w ogóle, to jest też, o, i tutaj coś takiego, jak on sobie chodzi. Ej, no mega, 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 szacunek dla Slurpa, tutaj w ogóle TV Man gada w każdym języku i tutaj takie napisy właśnie klasyczne jak w Netflixie. O, ta scena, no tutaj też, okej. Okay. No kurde, wygląda to mega mocno, akurat to realnie mógłby być trailer, tak szczerze. O, i, albo ta scena, skąd on w ogóle takie coś wytrzasnął? Znaczy to widać, że to jest, znaczy w sumie aż tak nie widać tego, aż tak nie widać, że to jest w ogóle sztuczna inteligencja. Jest mega dobrze zrobione, tak szczerze. No, kurde... Szacun, jakby troszeczkę tutaj było bardziej postarane, to ja bym realnie uwierzył, że to jest prawdziwy trailer. Ale tym samym będziemy się niestety też żegnali, moi drodzy. I co, to jest kolejny film z reakcją. Miejmy nadzieję, że będzie niedługo już oryginalny odcinek 76 i wtedy nie będzie już reakcji, bo kurczę, no te reakcje są spoko, ale... No i co za dużo, to niezdrowo, nie? Ale co, no, subujcie kanał z dzwonkiem, ja byłem Heksa, zostawiacie łapeczki do góry i widzimy się w innych filmach, yo!